sztuka. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Marta Król, niezła sztuka w niezłej sztuce. Dzisiaj gość niesamowity, wyjątkowy, wspaniały śpiewak operowy. Mój pierwszy gość, który zawodowo zajmuje się operą. Michał Sławecki, brawo! Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło też. Michał, ty jesteś kontratenorem. Powiedz mi, co to jest kontratenor? Znaczy mi i słuchaczom wytłumacz, proszę. Kontratenor może kojarzyć się państwu pierwsze takie zderzenie oczywiście z barokiem, czyli głos, który jest bardzo mocno eksploatowany i wykorzystywany w muzyce barokowej. Jest to śpiewanie falsetowe, czyli brzeszkami strun. Bardzo delikatny instrument, którego ja używam i bardzo o niego dbam i go pielęgnuję. Wiele zdaje się takich momentów podczas moich występów, kiedy słyszę, jak ktoś zamyka oczy, to mówi, że w pierwszym momencie zastanawia się, czy to jest głos kobiecy, czy to jest głos męski. Ale tak naprawdę jak się mocniej wsłuchamy, to usłyszymy, że jednak jest to tembr głosu męskiego. I teraz przez to, że coraz więcej tego głosu kontratenorowego jest wykorzystywanego również w muzyce współczesnej, która jest bardzo bliska memu sercu. I cieszę się, że w ten nurt poszedłem, bo odnajduję tam bardzo mocno swoje emocje, przekazuję to, co gdzieś się gdzieś dzieje mocno w środku, w moim sercu. Więc jest to głos, który mam wrażenie, że ma swoje tak zwane 5 minut teraz i głos kontratenorowy rzeczywiście jest wykorzystywany bardzo na wielu płaszczyznach. Coraz częściej pojawia się również w muzyce rozrywkowej, rozrywkowej, takiej muzyce, którą będziemy mogli słyszeć w radio. Taką prawie rozrywkową, czego jestem żywym dowodem, chociażby przez moją współpracę z Czesławem Mozilem. O, wspaniale. Także takie połączenie trochę z dwóch różnych światów, ale bardzo inspirujące i zawsze się cieszę na takie spotkanie, bo jest to taka trochę odskocznia dla odopery. No to jest takie krosowanie się różnych... Tak, absolutnie. Nie tylko sztuk, ale też różnych stylów, różnych gatunków i ja jestem absolutnie fanką. I muszę ci powiedzieć, że zapraszając cię tutaj, tak weszłam trochę głębiej w ten świat opery, który jest niesamowicie fascynujący. Ale też spotykam się często z takim zdaniem, że ach, opera, Boże, jaka nuda, no, że jakby jest wiele osób, które chętnie pójdzie do kina, chętnie pójdzie do teatru. No teraz to nigdzie nie pójdzie, bo jest ta pandemia. Ale opera gdzieś kojarzy się wielu osobom z jakąś taką z koturnowością, z jakąś taką sztucznością. I powiedz mi, czy ty już jakby stając się tym śpiewakiem, odkrywając, że będziesz robił, czy chcesz robić to, co robisz, miałeś z tym jakiś problem? Czy to była taka jakaś normalna rzecz, jak, nie wiem, dla mnie granie Fredry w szkole teatralnej na przykład? Bardzo był to dla mnie taki nowy świat, ponieważ ja wywodzę się z domu, w którym muzyka oczywiście gościła, natomiast nikt z mojej rodziny nie jest wykształconym muzykiem, więc tak naprawdę ja jestem pierwszy, który zrobił krok dalej, żeby z tą muzyką się zaprzyjaźnić. Ale śpiewaliście w domu piosenki? Śpiewaliście kolędy? Czy oczywiście kolędy były, ale wiem, że moja mama za młodu śpiewała w chórze w szkole. Ale nie budowałbym na tym absolutnie żadnej tutaj ciągłości. Rozumiem, nie śpiewała ci do snu jakichś pięknych arii. Nie, no coś nuciła. Coś tam nuciła. Ale to nie jest nie fałszowała coś, że... Nie. Natomiast chyba nawet po dzień dzisiejszy dosyć ładnie śpiewa. Natomiast jak wchodziłem w ten świat opery, był on dla mnie kompletnym nowum, ponieważ ja nawet nie znałem nut. Więc ja też miałem trochę dłuższą drogę do pokonania, żeby stać się takim pełnoprawnym uczestnikiem tego świata opery. No ale przecież zawsze jest taki moment, że się nie zna nut, a potem się je zna. No to jest kwestia... Tak, tylko że ja te nuty poznałem dopiero mając lat 15. Więc czyli to jest dosyć późno, tak? Na muzykę to jest dosyć późno, ale co nie znaczy, że za późno. Więc... No wiesz, są tacy muzycy, którzy grają naprawdę świetnie na gitarze i śpiewają i nie znają w ogóle nut. No tak, ale ja jakby chciałem tę muzykę poznać również od strony tonowej. Poza tym przygotowując się do opery, no nie byłbym w stanie uczyć się nie znając nut. Poza tym... Chyba się nie da, co? I nie ze da, słuchu. Jest to i też wykształcenie idąc za tym oczywiście poza praktycznymi
przedmiotami są również przedmioty, gdzie poszerzamy swoją wiedzę właśnie na temat tej opery. Także ja dzięki Szkole Muzycznej na Bednarskiej, później Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, to dało mi taki pełen pakiet wiedzy, no tak, z czym wstąpiłem już na scenę. No ale powiedz mi, czy miałeś takie zajęcia na przykład na Akademii, że zakładałeś te peruki, malowałeś się i tak, wchodziłeś w rajtuzy? Tak, tych zajęć oczywiście było bardzo dużo i one były z różnego kalibru, bo to było oczywiście to, o czym powiedziałaś, czyli była charakteryzacja, uczyliśmy się malować, co w danym stylu serio? Było. Serio? Oczywiście, tak. Nie, tak, to były fascynujące zajęcia. My w szkole teatralnej nie mieliśmy takich malowania. To my mieliśmy takie zajęcia z malowania i one się zawsze odbywały bardzo rano, bo to trzeba było przyjść nieumalowanym, że oczywiście dla kobiet no tak, bo wszystkie kobiety makijażu. Przychodzą tak, umalowane. I były zajęcia z charakteryzacji, oczywiście do tego zakładało się również peruki, ale były też zajęcia z tańca, poznawaliśmy różne style, jak również też uczyliśmy się całego swojego ciała, patrzeć co nas spina. No ale też tych ruchów gdzie, specjalnych, tak, oczywiście. Bardzo siadanie, to było, jak w baroku siadano, tak, w klasycyzmie. Co oznacza ręka, która, także to wszystko. A tobie się to podobało od początku? Bardzo. Znaczy ja byłem absolutnie zafascynowany i byłem zdeterminowany. To jest, myślę, że słowo, które mnie określa też jako człowieka i jako śpiewaka operowego, to jest słowo determinacja. Ja bardzo mocno sobie przypisałem to słowo do... A skąd ta determinacja? Bo zazwyczaj jest tak, że człowiek jest zdeterminowany. Bo ja bardzo mocno chciałem zrobić coś, co kocham. Ja od początku, bo zaczynałem swoje pierwsze kroki, stawiałem w chórze chłopięco-męskim w Płocku. I ja tam po prostu kompletnie oszalałem na punkcie muzyki. Kompletnie. Dla mnie muzyka była jak tlen, jak oddychanie i kontakt z drugim człowiekiem, to budowanie relacji pomiędzy słuchacz a widz jest dla mnie czymś... Pomiędzy wykonawca a widz, tak, a słuchacz. A słuchacz. I to jest coś, co... Ja nie jestem w stanie tego opisać i choćbym chciał państwu opowiedzieć, co... Jakie emocje mi towarzyszą, jaka to jest energia, jest, jeżeli ktoś tego nie przeżyje, nie będę w stanie tego wytłumaczyć, nie będę w stanie tego opisać, bo jest to coś niesamowitego. Jak czy to o tym jest mówię, magia jakaś? Myślę, że tak. Magia, chemia, co się dzieje wtedy? Ja naprawdę ja to kocham i po prostu ja mówiąc, opowiadam ci teraz o tym, mam świadomość, że państwo mnie słuchają i chciałbym, żeby w tym moim głosie usłyszeli, autentycznie mam autentycznie po prostu to słychać, ciarki wiesz. Na plecach, także... Znaczy jesteś zakochany w tym, co robisz, ale też, też myślę, że... Nie, ja mam takie poczucie, że to jest tak trudne do opisania, że artyści, którzy kochają to, co robią, to po prostu w momencie, kiedy robią to, co kochają, to oni żyją wtedy. I wtedy są tacy tu i teraz. I wtedy nic się nie liczy poza tym. I wtedy są szczęśliwi. Też tak jestem, masz? Jak ktoś mnie pyta, czy ja jestem szczęśliwy, absolutnie mówię, że jestem szczęśliwym człowiekiem, bo myślę, że to, że ja w życiu robię to, co kocham, jest niesamowitym darem. No i niesamowitym... jeszcze ci za to płacą, to już w ogóle masz fajnie, tak, nie? Bo oczywiście. Niektórzy robią to, co kochają, ale nie zarabiają tak. na tym. Natomiast myślę, że ten czas, w którym teraz się znaleźliśmy i w którym odbywa się to nasze spotkanie, pewnie za kilka lat może wrócimy do tej rozmowy i będą już inne czasy, więc chcę mocno zaznaczyć, w jakim czasie odbywa się ta nasza rozmowa, że jest to czas pandemii, kiedy wszystkie teatry są pozamykane od dłuższego czasu. No i opery też. I opery... ogromnie brakuje mi tego kontaktu z widzem. Oczywiście odbywa się to drogą online'ową, streamingi i tak dalej. Nigdy nie zastąpi to kontaktu żywej, na żywo. Żywej muzyki. Jest mi bardzo trudno, jest mi momentami bardzo przykro, ale ta świadomość, że to wróci, trzyma mnie cały czas przy tym, że... Nie mogę się poddać. Muszę cały czas walczyć i muszę pracować, muszę budować zupełnie inne rzeczy, nową rzeczywistość i cieszyć się z tego, że nadal mogę robić to, co kocham. No, ja się tak zastanawiam, wiesz, bo w tym czasie pandemii, w tym trudnym czasie dla nas, no aktorzy tam mogą grać trochę w serialach, trochę robią jakieś filmiki, czytania. A co robi śpiewak operowy? Znaczy, przecież, czy ty na przykład
wychodzisz na podwórko i mówisz: zapraszam na mój bezpłatny koncert i nie wiem, widzieliśmy wszyscy takie koncerty. Tak. Czy takie rzeczy, czy jakby, gdzie ty śpiewasz? No przecież domyślam się, że nie masz wytłumionego mieszkania, nie, w którym absolutnie ćwiczysz. I nawet jakbym miał wytłumione, to myślę, że mogłoby to być bardzo przykre dla sąsiadów, ponieważ mam to szczęście, że sąsiedzi uwielbiają, jak ja ćwiczę, więc absolutnie eksploatuję swoje mieszkanie w 100% i ćwiczę od rana do wieczora. Natomiast ten czas, kiedy jesteśmy zamknięci w domach z tą swoją sztuką i tworzymy rzeczy do szuflady, i takie rzeczy też powstają. Mam nadzieję, że za chwilę w naszej rozmowie do nich wrócimy. Natomiast pojawiają się koncerty online i podczas tego czasu kilka koncertów takich oczywiście zostało nagranych do telewizji. Był, fantastyczne projekty, które można zobaczyć. Tak, można zobaczyć, natomiast był taki przez chwilkę moment, że kultura została odmrożona, tudzież odblokowana, jakkolwiek co by to nie znaczyło. To wtedy bardzo dużo instytucji te koncerty się odbywały i jakieś było tak, że ja praktycznie co drugi dzień miałem koncert w innym miejscu. I to mi trochę dało takiej energii i jakiegoś takiego oddechu i to mi też pokazało właśnie, że to ma szansę wrócić, więc jakby ja cały czas trzymam się tej energii, że to wróci. Natomiast no nadal powstają koncerty online, pojawiają się wyjazdy różnego rodzaju, także gdzieś to życie się toczy, ale to nie jest to, co powinno być. No jasne, no wiesz, no jest to, co jest po prostu. Tak, absolutnie. I bardzo chętnie posłucham, co to są za projekty, które zrobiłeś, które planujesz, bo jesteś takim artystą, który poszukuje, tak mi się wydaje, i który szuka nowych form wyrazu, wychodzi poza formę opery, albo tą operę wprowadza na nowe ścieżki i do nowych gatunków. I za chwilę zapraszam do kontynuacji naszej rozmowy o operze, o życiu, o sztuce. Niezła sztuka. Witamy z powrotem, Marta Król w Niezłej Sztuce i mój wspaniały gość, kontratenor. Powiedz mi, Michale, czy to jest tak, bo tak sobie myślę, że ktoś mówi o tobie kontratenor i w ogóle tak się przedstawia śpiewaków operowych, tak, to jest sopran. To tak jakby, ja sobie myślę, jakbym była na twoim miejscu, że ktoś by powiedział: Marta Król, aktorka dramatyczna, nie? Czy to nie jest tak, że to jakoś was tak ogranicza? To znaczy, ja rozumiem, że to są warunki głosowe, które masz. To znaczy, że ty nie byłbyś w stanie zaśpiewać tenorem, to znaczy być tenorem w ogóle, czy to jest tak, jak to jest? Czy wiesz co? Ja jestem dumny z tego, że jestem kontratenorem, więc jakby mi to... Nie, no ale absolutnie, mi nawet nie... Jak słyszę przy swoim nazwisku tak. Michał Sawicki kontratenor, to mi zaczyna serce szybciej bić. Natomiast jak gdybym nie śpiewał kontratenorem, byłbym barytonem. Jak się domyślasz, jak powiedzieliśmy to we wcześniejszym wejściu, na samym początku tak. naszej rozmowy, głos kontratenorowy jest to śpiewanie falsetowe. Więc ja używam zupełnie innej techniki śpiewania. Nie będziemy tutaj państwa zanudzali opowiadaniem. Ale właśnie to nie jest nudne. Przepraszam cię. Czy to są takie techniczne sprawy, gdzie ja bez gestykulacji, gdzie państwo mnie nie widzą, bardzo ciężko będzie mi wytłumaczyć, bo tu trzeba widzisz, że mi włączają się ręce. Ale ja chcę cię o coś zapytać, jeśli mogę bardzo, bo słuchaj, no bo no wiadomo, że kiedyś to było jakby takie oczywiste, że jak ktoś śpiewał falsetem i to był mężczyzna, że był kastratem, tak? No to powiedz mi, no bo jakby okazało się, że wcale to nie jest potrzebne. To znaczy, że oni niepotrzebnie kastrowali tych chłopaków w tamtym czasie. Czy ty używasz, czy to inaczej się to jest dzieje? Zawsze niebezpieczny temat. Ja wiem, ale mnie on strasznie interesuje. Bo to jest fascynujące. Znaczy, jak ja ciebie usłyszałam, jak ty śpiewasz, no to po pierwsze miałam dreszcze i takie łzy w oczach. Po drugie miałam takie poczucie, że, no, że to jest mężczyzna dojrzały, który nie jest kastratem i daje takie niesamowite piękno. Czyli nie wiem, jak ty to robisz, to jest właśnie, no to jest, wiesz, cała magia, tak, twoich umiejętności. Ale jakby się zaczęłam zastanawiać, dobrze, no to jak to było kiedyś? To dlaczego wtedy tak to szło? To były jakieś uwarunkowania, też to się działo z pewnych powodów, tam były różne powiązania, to szły oczywiście za tym pieniądze. Zresztą bardzo państwu polecam poczytać sobie historię kastratów, na czym to polegało. Jest film oczywiście Farinelli, Ostatni kastrat, natomiast wcześniejsi kastraci, ja tak jak mówię, to moglibyśmy kolejną rozmowę na temat kastratów odbyć. Tak w skrócie. Natomiast odsyłam państwa jak najbardziej do zapoznania się, jeżeli kogoś to zainteresuje,
zapoznania się z literaturą na ten temat. Natomiast u mnie było tak, że ja po mutacji wróciłem na próbę chóru, w którym zaczynałem swoje pierwsze kroki związane z muzyką. I zauważyłem, że potrafię wydobywać z siebie głos, który oczywiście on nie był wtedy takiej jakości, ale zauważyłem, że mi się te struny stykają, że ten głos taki dyszkantowy, który chłopiec ma, on się gdzieś u mnie odzywa, więc mówię, coś tutaj, coś jest nie tak. I poszedłem zbadać to, że tak powiem, oczywiście w cudzysłowie zbadać do pani profesor z Akademii Muzycznej i ona mówi, że słuchaj, no jesteś kontratenorem. Przecież ja nie wiedziałem, co to znaczy, więc mówię, o, super kontratenor. Nie wiem, co to jest, ale fajnie brzmi, no to zostaje. I oczywiście później, jak się zacząłem zagłębiać swoją wiedzę, tutaj zaznaczam państwu, miałem wtedy 13-14 lat, bo bardzo młodo przeszedłem mutację, więc stąd była ta moja euforia i ten brak oczywiście powiązania faktów, co to jest kontratenor i gdzie go w ogóle uplasować, w której muzyce, z czym to się je. Więc ten głos kontratenorowy też się pojawia w różnych takich popowych kawałkach, o czym wspominaliśmy, gdzie ludzie, artyści muzyki rozrywkowej, zapraszają, których znamy, niektórych znamy, gdzie oni sami śpiewają takim... Wchodzą w taki rejestr głowowy, który brzmi... Kobiety też? Też. Kobiety nie śpiewają kontratenorem, one wchodzą w taki rejestr gwizdkowy, taki gwizdkowy. Tutaj my nie mówimy o gwizdku absolutnie. No to w przerwie poćwiczymy, może w ostatnim wejściu coś zaśpiewasz i ty. Natomiast kontratenor pojawił się u mnie bardzo spontanicznie i jakby w ogóle się z tego nie wycofywałem i używam też głosu barytonowego, gdzie czasami w niektórych, w szczególności w muzyce współczesnej, gdzie jest taki rozstrzał ogromny. Jest duży ambitus utworu, więc wtedy z głosu kontratenorowego bardzo często przechodzę również w rejestr piersiowy, już tak nazywając państwu bardzo wprost. A powiedz mi, jak ty dbasz o ten swój głos? Znaczy, czy są takie... Ja słyszałam oczywiście różne opowieści, tak? I my też, aktorzy, różne rzeczy robimy. A czy wstajesz rano, pijesz sobie żółtko, a potem mruczysz? Nie, w ogóle nie robię takich rzeczy. Głaszczesz gardło na przykład piórkiem? Nie. Wiesz co, staram się dbać o higienę taką podstawową głosu, no tak jak każdy dba. Oczywiście nie chodzę na mróz. Nie pijesz, nie palisz? Nie palę papierosów. A inne rzeczy tak. No spoko, ale nie, to nie jakby... Powiedziałaś, że można mówić, no przecież czasami jak się napije wina, to się nic nie stanie, nie. Prawda? A przed koncertem? Przed koncertem? Nie. Mam pewne zasady przed koncertem, których nie robię i też staram się na pewno zawsze wyspać. To myślę, że i dla ciebie jako aktorki wiesz, czym znaczy sen. Wiem, ale wiesz, przed premierą trudno jest się wyspać, bo są emocje. Ale zmuszam się do tego bardzo mocno i ten sen na pewno jest bardzo dużą regeneracją. Na pewno bardzo dużo płynów. Lubię w ogóle pić wodę. Ja lubię, czuję satysfakcję z picia wody, więc mi to sprawia przyjemność. Nie jest dla mnie to coś, że o, teraz mam koncert, to muszę pić. Przed koncertem staram się nie nadwyrężać i dużo nie mówić. Zwykle w dniu premiery koncertu, może w dniu koncertu jest jakaś krótka próba, więc wtedy tylko sobie sprawdzam, czy wszystko się... Dobrze się rozśpiewać. I czy to jakby, są te takie ćwiczenia wszystkie? Wiesz co, jeszcze chyba przy tym pytaniu chciałbym ci powiedzieć, że w sumie higiena głosu, tak jak zapytałaś, to teraz dopiero zdałem sobie z tego sprawę, że tak naprawdę ja nie prowadzę czegoś takiego, że tuż przed koncertem nagle mam higienę. To jest całe życie, co ze mną jest. Ja w sumie dlatego nie potrafię ci tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest coś, co jest ze mną cały czas. To są tak naturalne rzeczy, że no widzisz, teraz ty to mówisz... robisz od 20 lat, masz to po prostu rozćwiczone, tak jak sportowiec, który cały czas gdzieś jest rozćwiczony i on przed zawodami może coś tam jeszcze robi więcej, ale tak naprawdę cały czas jest w tym procesie. No nawet widzisz, teraz zapytałaś, to może otworzylibyśmy okno. To nie jest tak, że ja po prostu tego nie kontroluję. Wiem, że to okno musi być zamknięte. Więc tego nie widać, ale okno jest zamknięte, ale przez chwilę było otwarte, wpuściliśmy ale trochę świeżego powietrza. Ale nie było mnie to wtedy. Nie, wtedy właśnie Michał schował się pod kanapę, bo nie chciał się przeziębić. No takie są fakty. No niestety. Proszę państwa. Dobrze, powiedz mi, jak to jest z tą operą współczesną? Znaczy ja widziałam... To był chyba Paweł Mekietyn. Bardzo możliwe, to jeden z moich ukochanych kompozytorów. Na Malcie i to były takie dźwięki, to były takie rzeczy, które ci śpiewacy operowi robili na scenie, że naprawdę to ogromne wrażenie dla mnie zrobiło nie tylko ich warsztat, co w ogóle jakby ten język operowy. Czym, powiedz, czym...
tak najprościej, od środka różni się ta opera współczesna od tej tradycyjnej? Bardzo często pojawia się to pytanie w rozmowach i zawsze próbuję to wytłumaczyć, jak ja sobie to wytłumaczyłem, bo moje pierwsze zderzenie i początki z muzyką współczesną wcale nie były takie proste, bo to nie jest muzyka najłatwiejsza. I pierwsze zderzenie, cieszę się, że w naszej rozmowie pojawiło się nazwisko Paweł Mykietyn, bo to był pierwszy utwór współczesny, jaki w ogóle wziąłem na swój warsztat. Były to sonety Szekspira, które są ze mną już od lat ho, 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 albo i dłużej. Dla mnie muzyka współczesna jest trochę takim wydłużonym recytatywem. Tam jest bardzo mocno, ściśle związane... Recytatyw to jest taka wypowiedź, że coś masz na pewnych wysokościach dźwięku, masz wypowiedź. I muzyka Jakąś myśl. Okay. Tak. I myślę, że w muzyce współczesnej bardzo ważny jest tekst. I tak naprawdę często melodia i te dźwięki, które są, wynikają bardzo mocno z myśli słowa, którą kompozytor chce przekazać. Więc to jest wszystko bardzo spójne, bardzo taki organiczne. I autor tekstu, tak? Czy autorka tekstu? Nie, no często libretto jest pisane przez... Pod muzykę. Pod albo na odwrót, to zależy. To już kompozytor z... No, ale tak jak tutaj rozmawiamy o sonetach Szekspira, no to sonety Szekspira istniały i do sonetów Szekspira Paweł Mykietyn napisał muzykę. I to jest tak niesamowite dzieło, że wiele dźwięków, jak ja zaczynałem się uczyć tego utworu, wydawało mi się... Matko, jak można wpaść, żeby komuś tak utrudnić życie i tak napisać muzykę, że nie jest takie organiczne, żeby człowiek nie mógł tego wykonać. Więc oczywiście ja odkładałem te nuty i mówiłem, nie, ja się tego uczył, nie będę. Czyli to jest bardzo trudne. Ale po tygodniu mi zaczęło tego brakować. I zacząłem się zastanawiać, aha, czyli to jednak coś tutaj musi być. Wracam do tego utworu i nagle to mi się okazuje, że to jest napisane po coś. To jest oczywiste. I każdy utwór, który kolejnie się pojawiał później w moim życiu, na przykład Sławomir Kupczak, który tutaj jestem bardzo dumny też, bo prywatnie się przyjaźnimy ze Sławomirem Kupczakiem, napisał utwór Widziałem Cię, jest to cykl pieśni, oparty na rozmowach z portalu randkowego. I na podstawie tych rozmów randkowych powstała muzyka. I to zostało napisane specjalnie dla mnie i dla mojej pianistki. A jakie tam są teksty na przykład? A to nie będę Państwu zdradzał, bo tam jest do odsłuchania jest ten utwór na YouTubie, więc odsyłam do na mój kanał na YouTubie. Tylko powiedz, ale co są takie teksty? Jesteś ładna. To są ładna, bardzo luźne takie umówmy teksty. Umówmy się na randkę. Albo... Widziałem cię, słyszałem cię, szedłeś ulicą, numer 33, jechałem tramwajem. No takie rozmowy, tak jak wygląda rzeczywista. I to jest na tych różnych dźwiękach. I to jest na różnych dźwiękach, rozpisane w bardzo piękny... ujęte w bardzo piękną muzykę. Jestem zafascynowany kompletnie tym utworem i on miał jakiś czas temu swoją premierę, miał w ogóle premierę w RPA w Afryce, więc cieszyłem Czyli się. Czyli to nie była premiera online, tylko to było nie, wykonanie to się, na żywo, tak? Ta premiera odbyła się jeszcze ze słuchaczami, więc ten utwór absolutnie odsyłam do odsłuchania. Kolejnym utworem była Oresteja Agaty Zubel, również współczesnej kompozytorki, którą również kocham, z Danusią Stenką i z Tomkiem Piluchowskim i Anią Zawiszą, którą zresztą będziemy mieli okazję nagrać 6 lutego w Salinospro w Katowicach i będą mogli Państwo odsłuchać i zobaczyć oczywiście online'owo. Pracujecie, to wspaniała wiadomość. Pracujemy, także ja już pojutrze wyjeżdżam na próby i na nagrania do Katowic i to również jest dzieło muzyki współczesnej, gdzie orkiestra to są same instrumenty perkusyjne oraz elektronika. Jest to niesamowite dzieło, bo tutaj również w tym operodramacie albo dramatopera, bo oba chyba te określenia funkcjonują i są równoznaczne.
występuje właśnie aktorka Danusia Stenka i to wszystko jest takie spójne, takie piękne. Ja tak strasznie kocham ten utwór. No to jest też pięknie sfilmowane i te obrazy są bardzo takie przejmujące i taniec i wszystko, co tam się dzieje. No akurat ten klip to jest moje takie małe prywatne dziecko, bo to był mój pomysł od początku do końca zrealizowany. No właśnie słyszałam. Więc to jest to, o czym powiedziałeś, że wychodzę poza ramy opery, starając się trochę wprowadzić państwa w świat opery i sprawiając, żeby ten świat opery stawał się dla odbiorców przystępny. I myślę, że tą przystępnością będzie zawsze obraz, który pomaga nam zobaczyć. Muzyka współczesna, kiedy jej słuchamy, czasami jest trudna. Ja sam mam z niektórymi utworami problem, ale w momencie, kiedy do tego dochodzi obraz, staje się to przystępne, staje się łatwiejsze, to łatwiejsze w odbiorze. No wiesz, ja też mam takie poczucie, że wprowadzając operę do filmu, do obrazu, do tańca, wprowadzając w to jakąś taką codzienność, czy można powiedzieć nawet te banalne teksty, o których mówiłeś z portalu randkowego, że to zderzenie tych dwóch światów, tej klasyki i takich takiej tradycji z tym, co znamy teraz, z dzisiejszego świata, to powoduje, że to jest bardzo ciekawe. Mm-hmm. Znaczy, że to w ogóle zyskuje jakiś taki nowy wymiar, nie? I mi się to bardzo podoba. Znaczy, ja jestem absolutnie za. Powiedz mi, czy ten teledysk to ty wymyśliłeś? Czy ty zebrałeś na to jakoś pieniądze? Jak to było? Bo ja widziałam jakiś taki nawet dzisiaj filmik, że chyba zbieraliście to fundusze. Tak, bo oczywiście jak się domyślacie państwo i domyślasz się, są to oczywiście koszta. W kulturze jak się możecie domyślać. Z pieniędzmi jest dosyć krucho. Natomiast uważałem, że jeśli każdy zechce wesprzeć to będzie miał takie poczucie, że jest częścią tego teledysku i będzie mógł sobie śmiało powiedzieć: przyłożyłem rękę do tego, że zostaje z nami coś na lata, że chciałem się zapisać na kartach historii. Powstała muzyka, ja poczyniłem pewne kroki, aby dowiedzieć się, czy będę mógł wykorzystać ten fragment na potrzeby takie, żeby zrealizować do tego wideo. Zaprosiłem do tego twórców, z których jestem bardzo dumny z tej współpracy i cieszę się, że to właśnie oni tworzyli to wideo. I to wideo powstało w takich często warunkach bardzo trudnych, bo kombinowaliśmy na różne sposoby. Do tego w ogóle wynajęcie nie widać. Kamery i tak dalej, i tak dalej. Ale się udało. Ale to jest efekt końcowy właśnie dzięki wspaniałym twórcom i reżyser, i operator kamery, mamy się tutaj Martę Brodacką, Karola Łakomca, tancerze, no, teatr Stanisławowski w Łazienkach Królewskich. To wszystko zadziałało na całość i to wszystko sprawiło, że ten obraz jest taki, że ja sam cieszę się, kiedy to oglądam, bo mam takie poczucie, że było warto starać się i było zawalczyć o coś, co zostanie ze mną i będzie dla mnie jako dla artysty taką pamiątką do końca życia. A też wiem, że to pomogło tę muzykę współczesną jednak odbierać w taki łatwiejszy sposób. Tak, to serdecznie zapraszamy was, żebyście weszli na kanał YouTube'owy Michała i zobaczyli te różne fantastyczne dzieła, do których on się tak przyłożył. I powiedziałeś, że to zadziałało. I tak sobie pomyślałam, ale dlaczego to zadziałało? Bo chyba jest to prawdziwe. Źle do tego podszedłem. Jeszcze raz. Chciałbym powiedzieć, że jest to prawdziwe. Jest to prawdziwe, bo tak, to wyszło z twojej energii. Chciałbym, żeby państwo poczuli to, co ja czułem, jak to tworzyłem i ile serducha w to wszystko włożyliśmy. Nie wiem, czy to jest taki moment i miejsce, gdzie możemy mówić o jakichś takich kuluarach powstawania często takich możemy rzeczy. Możemy wszystko tutaj mówić. Wszyscy widzimy, właśnie dlatego cieszę się, że jestem gościem takiego rady, gdzie mogę mówić sobie wszystko. Podcastu możesz mówić absolutnie. My tu mówimy o kulisach, mówimy o mięsie, mówimy o tym, co nam nie wychodzi, co jest trudne, albo co przezwyciężamy. Też to jest taki moment w twórczości, kiedy artysta sam zabiera się za zrobienie czegoś sam. I oczywiście przy towarzyszeniu ludzi, ale mówię sam, czyli zebrać pieniądze. Wkładasz w to energię ogromną. Tak, że jakby nie przychodzę na produkt gotowy i ja robiłem to z pełną świadomością, ale zaangażowane było to w bardzo dużo osób. Pomogli mi w tym przyjaciele, którzy byli, pomagali mi ogarniać, nie wiem, w postaci takiej, żeby dane auto wjechało, plan zdjęciowy i tak dalej, i tak dalej. Do tego wszystkiego zostali zaangażowani moi rodzice, mój brat, którzy przyjechali na plan pomagać. Moja mama, która zrobiła kanapki, upiekła ciasta. No to było... To był wspaniały plan. I powiem,
powiem ci szczerze, tak zupełnie prywatnie, że to było dla mnie doświadczenie jako twórcy, które zostaje ze mną już na zawsze od takiej drugiej właśnie strony, że ja zobaczyłem, ile pracy wymaga zorganizowanie czegoś takiego, że często my przychodzimy na plan i nam się to wydaje takie oczywiste, że ma być właśnie woda, kawa, herbata. To nie wcale doceniamy nie jest tego. Takie proste. To wcale nie jest proszę takie proste. Proszę państwa, Michał Sławecki, kontratenor, wybitny śpiewak, fantastyczny gość i chłopak, ale też producent. Jest. Zabrzmiało groźnie. Słuchaj, nie, to co zrobiłeś, to była produkcja. I naprawdę możesz być z tego dumny i ja absolutnie cię podziwiam. No to nie będzie. I za chwilę wrócimy do rozmowy. Niezła sztuka. Wy, które wiecie, czym jest miłość, kobiety widzicie, jeśli mam ją w sercu. Opiszę wam to doświadczenie. Tak dla mnie nowe, że go nie rozumiem. Czuję wzruszenie pełne pożądania, które raz jest rozkoszą, a raz rozpaczą. Chwyta mnie mróz, a potem płonę. Chwilę później znów zamarzam. Staram się znaleźć dla siebie ukojenie i nie wiem, gdzie szukać. W czym będzie? Wzdycham i jęczę wbrew mej woli. Miotam się i drżę bez powodu. Nie znajduję spokoju we dnie ani w nocy. A jednak lubię swą słabość. Wy, które wiecie, czym jest miłość, kobiety, widzicie, jeśli mam ją w sercu. Co to za tekst, słuchaj? To jeden z moich tekstów przytoczyłaś. To jest tekst mojej arii Cherubina z Wesela Figara, Mozarta, gdzie wcielam się w postać młodego chłopca, który kocha wszystkie kobiety po prostu, jakie istnieją tam w operze i na ziemi, oczywiście w jego głowie wszystkie kobiety na ziemi. Bardzo, bardzo lubię tę operę. A to śpiewasz po polsku, czy właśnie po włosku? Śpiewam po włosku i tę operę wykonywałem już w kilku inscenizacjach. Ostatnią, którą miałem okazję wykonywać w warszawskiej operze kameralnej w reżyserii pana Grzegorza Hrabkiewicza. Zresztą mojego pana profesora z aktorstwa z uczelni. Mm-hmm. Była to produkcja, która była robiona, gdzie recytatywy, o których zresztą krótko rozmawialiśmy w poprzednim wejściu. Pamiętamy, były, co to jest. To są te myśli, które tak, są rozmowy, takie frazesy. Wprowadzenie mm-hmm. do arii, którą mm-hmm. właśnie przytoczyłaś. I one są po polsku, natomiast same arie mm-hmm. były po włosku. I tekst, który przytoczyłaś, jest to moja z jednych arii, którą ja... to jest tekst, który napisałem na kartce na kolanie i przyszedłem z gitarą, na której gra Zuzanna, w której też się zresztą kochałem. I ona dla hrabiny ja wykonuję, a ona gra i ja pod do tej... A mógłbyś tak troszeczkę zanucić, taki począteczek. Ojejku, ja wiem, że nie jesteś rozśpiewany, nikt tego nie będzie oceniał. No to może tak, żeby jeszcze tak na koniec, może w takim układzie. To na końcu jeszcze ja coś powiem. No dobra, na koniec, ale to cię trzymam za słowo. Dobra, to na koniec. Spoko, ale w ogóle daj spokój, no śpiewasz przed ludźmi, ale nie przed byłem tysiąca. Przygotowany. Ale nie musisz, no, artysta przychodzi i tutaj śpiewa. A powiedz mi, jak to jest z śpiewakami operowymi, że na przykład masz rolę, którą znasz te wszystkie arie i powiedziałeś, że grałeś, śpiewałeś to w kilku inscenizacjach. Czy to jest tak, że mogę, jak ja bym na przykład tworzyła operę, byłabym reżyserem albo dyrektorem teatru czy opery, to mogę ciebie wynająć i na przykład zaprosić cię teraz do Japonii, żebyś zagrał tę rolę, no bo przecież i tak gramy to po włosku. Tak. To jest dokładnie tak, czyli ty masz repertuar swoich ról. Nie wiem, czy prześledziłaś mojego Facebooka, czy nie, ale w zeszłym roku, 2020, no niestety przez pandemię mój kontrakt się nie odbył, ale podpisałem kontrakt właśnie na Wesele Figara, w którym miałem występować jako Cherubin w Japonii. O rany. Nie czytałam twojego Facebooka, po prostu... Widzisz, naprawdę? No nie wiem, to telepatycznie jakoś mi to przekazałeś. To w Japonii, wydaje mi się, że słuchacze w to nie uwierzą, ale proszę państwa, naprawdę... Nie, no ja też nie. Tak, ja ostatnio fascynuję się Japonią i rozmawiam z moim synem o Japonii i przyszła jako pierwsza do... No to niesamowite, bo w zeszłym roku, dokładnie w sierpniu miał się odbywać moje spektakle Wesele Figara w Japonii i tam miałem kreować postać Cherubina i to jest tak, że w każdej inscenizacji śpiewam dokładnie te same, jakby ale nuty są dokładnie te same, no natomiast reżyseria jest zupełnie inna, bo każdy reżyser widzi zupełnie inaczej tę operę. Każdy reżyser
przykład zupełnie do innych akcentów wagę. Ale i nuty tak dalej, są te same, czyli generalnie... Wszystko, libretto jest dokładnie to samo. To jest twój repertuar i możesz go grać absolutnie. Na przykład przez 20 lat albo 30, wiesz, bo czasami jak... To myślę, że wtedy już bym był takim cherubinem o balkoniku, a tam on jednak jest młodym chłopcem, który dużo biega. Ale jak dam radę za 20 lat jeszcze biegać, nie, to... Nie, no bo wiesz, no opera też jest znana z tego, że idziesz na spektakl i na przykład spodziewasz się, że zobaczysz piękną, młodą aktorkę, która gra jedną z bohaterek, która ma w tej sztuce, nie wiem, 20 lat, tak. A wychodzi 60-letnia kobieta, która śpiewa i jest tak. To takie zderzenie, nie? Które... Zdarza się, ale coraz rzadziej. Tak? Już jednak odchodzi się od jednak bardzo często reżyserzy dbają i pilnują jednak żeby tego, to było wiarygodne jakoś. No a jak często teraz się już ta charakteryzacja tak bardzo się rozwinęła i dzisiejszych czasach no XXI wieku to już jest poza takie mamy możliwości, medycyna estetyczna, że tak naprawdę nie wiadomo, ile... Otóż to. To już ty powiedziałaś, nie ja. Ale słuchaj, czy głos się starzeje? Oj, starzeje, niestety. I to by się niestety. Zestarzał? No troszkę mi się zestarzał, no już jednak kilka dni temu miałem urodziny i czuję to, powoli czuję, wiesz. Ale to się czujesz w zmęczeniu, czy takim życiowym, czy czujesz nie, zmianie tembru głosu, to jest, czy barwy? Kwestia tego, że struny głosowe mają pewną swoją żywotność i wynika to z tego, że one się stają po prostu no, coraz bardziej zmęczone i moja skala głosu, zauważam, że ona troszeczkę zaczęła się obniżać. Ten głos stał się troszeczkę niższy. Może się nie przyznawaj do tego, bo jeszcze nas będzie słuchał jakiś reżyser i cię nie zatrudni. Ale nie, to tak minimalnie tylko. To w ogóle tego nie słychać. To w ogóle. Nie, no to w ogóle. Nie żartuję, ale ja to żartuję. Odczuwam takie trochę momenty, kiedy rzeczywiście no powoli ten głos, no widzę jego przeobrażenie. To nie jest tak, że to przysparza mnie o brak snu, ale, no, ale to jest nieuniknione na życie. A powiedz mi, czy struny głosowe można ubezpieczyć i czy ty na przykład ubezpieczyłaś swój głos? Wydaje mi się, że chyba można, ale nigdy się tym nie interesowałem. Aha. Chciałbym jednak jeszcze żyć świadomością, że jestem młodym człowiekiem i jeszcze nie... Chociaż nie, no może jesteś bardzo młody, ale ubezpieczyć się zawsze można, no wiesz, jakby... Nie, no ubezpieczony jestem, ale... Ale struny głosowe... To wiesz, jak Jennifer Lopez pośladki ubezpieczyła albo takie rzeczy no, na milion dolarów na przykład, no to myślę, że twój głos, który też ma dużą wartość, albo nie coraz ma chyba większą... takiej ceny, na jaką mógłbym nie ubezpieczyć ma. Swój głos. A jak wyjdę ze studia, to się tym zainteresuję w takim układzie. Zainteresowała mnie to w sumie. Nie, tak, no wiesz, no, nie, no to jest przecież twoje narzędzie pracy. Ja znam pianistów, tak. Którzy rzeczywiście bardzo dbają o swoje dłonie i czy skrzypaczkę, która ubezpieczyła sobie dłonie. No wiesz, to jest narzędzie pracy. Proszę państwa, nie zrobiłem tego. Proszę nie strzelać na ulicy. Nie, ale w ogóle nikt nie strzela. To w ogóle jest taki, wiesz, pomysł, który mi przyszedł, że rzeczywiście może po prostu warto to zrobić. A powiedz mi, jak radzisz sobie ze stresem? Bo, bo słuchaj, no ja jestem po wielu rozmowach z różnymi artystami, aktorami przede wszystkim. I na przykład Maja Komorowska, którą już kiedyś wspominałam, z którą rozmawiałam nie tak dawno, przed spektaklem Szczęśliwe Dni i zapytałam ją, nie, no pani Maju, pani się już chyba w ogóle nie stresuje, przecież pani to gra 30 lat. A ona mówi, wiesz... Jednak ten stres z wiekiem jest jeszcze gorszy, nie? Ta trema. I powiedz mi, jak ty sobie z tym radzisz? Masz różne dni, jak wychodzisz to na scenę? To są różne dni, absolutnie. I myślę, że ilość razy, kiedy my śpiewamy najlepiej, jesteśmy w najlepszej formie, to są dni, kiedy jesteśmy w domu, kiedy nikt nas nie słyszy. To jest na pewno... Czyli pod prysznicem jednak najlepiej nam wychodzi, tak? No nie, no jak tam brzmi. Aha, od tego zacznijmy. Natomiast, woda szumi. Tak. Natomiast jak radzę sobie ze stresem? Bardzo dużo spaceruję. Bardzo pomaga mi chodzenie. I na pewno to utrzymuje we mnie jakiś taki pewien konstans. Kiedy jest koncert, to ja jeszcze tuż przed koncertem, czy też spektaklem... Chodzisz? Wychodzę z opery i idę sobie na chwilę zamknąć się do swojego świata. No mamy XXI wiek, mamy telefony i mamy różne gry. Takie odmurzdżacze dla mnie są to gry, w które po prostu gram bezmyślnie. Czasami nawet nie wiem, w co gram, przesuwam tym palcem. Ale to, co najbardziej pomaga mi w braku stresu, to jest to, kiedy ja jestem bardzo dobrze przygotowany. Jeżeli jestem przygotowany... Czujesz się spokojny. To czuję się spokojny. Wychodzę na scenę i wiem, co mam zrobić. A kiedy troszeczkę jest we mnie jakaś nutka niepewności, wątpliwości, czegokolwiek, że nie jestem pewien którejś nuty,
to jednak nie jestem w stanie zbudować tej swojej postaci na scenie w taki sposób, jaki bym chciał, bo gdzieś cały czas się boję tego momentu, że aha, za chwilę on przyjdzie. A jak już on minął, to schodzą ze mnie te emocje i ten stres, o, to już jest po wszystkim, zamiast skupić się, że jeszcze jest do zaśpiewania przede mną tyle. Także dla mnie podstawową zasadą jest to, żeby się zawsze świetnie przygotować i zawsze być też punktualnym. Bardzo dbam o to, żeby nigdy się nie spóźniać na próby. Mhm. To też wynika oczywiście z szacunku dla moich kolegów i koleżanek oraz twórców, ale to też mi gdzieś daje jakieś takie poczucie spokoju, że jestem na czas, że się nie spóźniam. No ale wiesz co, bo ja się tak zastanawiam, że na przykład ja jako aktorka wychodzę na scenę, znam tekst, no ale wiesz, resztę jest zawsze troszkę inaczej. Znaczy każdy ten występ jest inny. Oczywiście, ale to jest przecież to piękno tego zawodu. I to jest cudowne, ale no ty masz nuty, które musisz czysto wykonać i ktoś to ocenia. I jakby mam poczucie, że jednak ty masz dużo większą presję. To znaczy, że to jest takie napięcie. U nas musisz bardzo dużo elementów połączyć, bo musisz rzeczywiście połączyć tekst, ruch, śpiewanie, jeszcze zadbać o to, żeby to śpiewanie było na najwyższym poziomie i dzisiaj, żeby ono było to był ten dzień w ogóle najlepszy. Jeszcze musisz spojrzeć na dyrygenta, jeszcze patrzeć, czy światło łapiesz i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście reżyserzy nam w tym bardzo pomagają i ta reżyseria jest ustawiona w taki sposób, żebyśmy my się nie pogubili na tej scenie. Tak. Ale no niestety idzie XXI wiek, duch czasu jest taki, że od nas się też coraz więcej wymaga, więc to... Czujesz tę presję. Dzisiaj śpiewak nie jest tylko śpiewakiem. Dzisiaj śpiewak jest też aktorem. I nasza gra aktorska musi być bardzo prawdziwa. I to jest też to, o co mnie zapytałaś w tych moich filmach, że dlaczego mam poczucie, że to się udało, bo jest tam prawda. Zawsze staram się zadbać jednak też o tę stronę drugą. Czyli jesteśmy takim kompletem na scenie, no, ale mam też w sobie nutę takiej improwizacji, więc bardzo często zdarza się, że mówię sobie, matko, dobrze, że nie ma tutaj reżysera, bo jakby zobaczył, co ja właśnie w tym momencie odstawiam na scenie, to by powiedział, matko, kto to układał? Bo ja kompletnie nie robię tego, co ułożył właśnie reżyser. Ale może by się ucieszył, wiesz, znaczy jeśli... No oczywiście tak sobie to tłumaczę, no bo inaczej to bym ja lubię takich reżyserów, upadł. Którzy właśnie nie wymagają powtarzania tego Nigdy samego. Nigdy nie wpadam w panikę. Zawsze wiem, że widz... przecież nie wie, co tam jest ułożone, więc to w mojej gestii leży to, żebym ja tak poprowadził tego widza, żeby on myślał, że tak miało być. Więc ja oczywiście... I zazwyczaj tak jest, że zazwyczaj to my tylko na scenie wiemy, że coś się nie wydarzyło tak, jak chcieliśmy. Często zdarza się, że się gdzieś pomylę, że zaśpiewam nie tę nutę, powiem nie ten tekst, ale myślę, że w ogólnym odbiorze całości sztuki, całości mojej postaci, gdybyśmy się skupiali na takich niuansach, to chyba nie o to chodzi w sztuce. Czyli liczysz poprowadzenie takie całej postaci. Całe przez... wrażenie, które tak, się myślę, że... robi na absolutnie. Widzu. I o to nam chodzi. Mi się wydaje, że rzeczywiście no chyba ktoś, jakiś perfekcjonista, który by tam siedział i wytykał błędy. Ja jestem perfekcjonistą i bardzo mam do siebie, bardzo często siebie karcę za to, że gdzieś tam popełniłem błąd, bo zawsze sobie mówię, a to się źle przygotowałeś, a to się nie nauczyłeś. Ale masz potem i tak dalej, doła, i tak czy dalej. Wybaczasz sobie szybko? Wybaczam sobie, bo inaczej nie poszedłbym dalej, a jednak przecież to moje życie artystyczne i kariera zawodowa nie kończy się tylko na tym jednym występie. No, skoro tu się pomyliłem, no to popraw się na następnym i gdzieś tym sobie to rekompensuję. Michał Sławecki, młody kontratenor, ale bardzo, bardzo dojrzały o tym wszystkim mówisz. Wydaje mi się, że jesteś niesamowicie świadomy. I już nie mogę się doczekać kolejnego naszego wejścia. Marta Król, Niezła Sztuka. Usłyszymy się za chwilę. Niezła Sztuka. Wojke sapete, que cosa è amor? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam po przerwie. Miał być na końcu, na początek. Tak, Michał, witam. Michał Sławecki, niesamowicie śpiewasz. Dojku, ciary, jeszcze. No nie, no to no nie możemy. Ja wiem, bo to kosztuje bardzo dużo. Nie, absolutnie. Taki nie, występ. Nie. A powiedz mi, czy ty jesteś takim artystą, którego można namówić, żeby wziął udział w projekcie pro bono i żeby zaśpiewał na przykład w
korytarzu szpitala albo gdzieś w jakichś takich miejscach, bo widziałaś takie koncerty, że teraz się czasami dzieją. Czy ty jesteś taki otwarty na takie rzeczy, czy raczej nie? Jestem otwarty, czasami nawet jestem chyba aż za bardzo otwarty i za bardzo uległy, bo często jest tak, że ktoś mi opowie o pewnym pomyśle i opowie mi o nim w taki sposób, że ja się zakocham, a bardzo szybko się zakochuję, to jestem w stanie dla sztuki zrobić bardzo wiele. I uważam, że sztuka dzięki temu też w ogóle nazywa się sztuką i jest jakimś takim czymś magicznym, że właśnie w niej potrafimy właśnie czasami nie dostać za coś wynagrodzenia, a być najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Mhm. I mam wiele projektów na swoim koncie takim, gdzie robiłem je po prostu z potrzeby serca i z tego, że czułem, że chcę to zrobić. I Polish Opera Now na przykład. To jest też taki projekt. Możecie zobaczyć też na YouTube. Co tam trzeba wpisać, żeby się pokazał przepiękny film z muzyką, z Michałem w roli głównej. Wystarczy wpisać oczywiście Polish Opera Now i dopisać na przykład Hie Egonowi, co jest w wolnym tłumaczeniu Jestem tutaj nowy. Jest to miejsce, w którym skupili się śpiewacy operowi, którzy są kreatywni. Myślę, że w ogóle to jest czas dla ludzi kreatywnych, czas pandemii, czas zamknięcia nas na pewien czas. Bo to jest taki projekt czasu pandemii. To jest projekt czasu pandemii, gdzie matką tego sukcesu i powstania tej platformy jest Agata Łubysz i Barbara Zamek, które prężnie działają na rzecz tego, żeby to stawało się coraz to szerzej, dochodziło do odbiorców. Jest to miejsce, tak jak powiedziałem, skupiające osoby kreatywne, ponieważ my nie mamy tam żadnych barier, żadnych granic, żadnych wytycznych. Mamy jedyne co, to mamy związać się z reżyserem i pokazać, jak wygląda współpraca śpiewaka operowego z reżyserem. Filmowym. Filmowym, operowym, teatralnym. Moja współpraca akurat polegała na współpracy z reżyserem filmowym, ale myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy Tadeusz Kabicz, reżyser, stanie się bardzo znanym reżyserem teatralnym, bo już na swoim koncie ma kilka sztuk teatralnych. Jestem bardzo dumny z tej współpracy, bo do współpracy zaprosiliśmy również Marcina Szołtyska. Marcinki, która... wszystkie są bardzo dobre. Ja bardzo lubię to imię. Bardzo lubię Marcina Szołtyska, który jest operatorem kamery tego wideo. Film Hiegonowi opowiada, że jestem tutaj nowy. Tak, to czyli z łaciny, tak? Tak, jest to taki komentarz sytuacji, w której się wszyscy znaleźliśmy i ja bardzo czułem w środku, że chcę to zrobić. Pomogła mi w tym bardzo mocno platforma Polish Opera Now, bo też mnie zdeterminowała do tego. I Agata też oczywiście, jak wymyśliła cały projekt, to podzieliła się ze mną tym. Później gdzieś jakoś tak było, że trochę energia osiadła, bo jakoś tak chyba przytłoczyło nas to, że rzeczywiście ten czas się wydłuża. I ja mówię, Agata, nie. Robimy. Ja stworzę wideo, zobaczysz. Jeżeli ten film będzie motorem do tego, że Polish Opera Now powstanie i będziesz chciała... To ja to robię. Czyli zobacz, ty jesteś takim zapalaczem. No po prostu masz energię, która... Wiesz, nie chcę sobie tu zbyt wiele przepisywać, ale jeżeli jakkolwiek przyczyniłem się do tego, że oddałem komuś trochę energii, to myślę, że zrobiłem to z tym filmem, ale ja sam bardzo dużo energii skorzystałem z tego filmu. A ty znalazłeś ludzi, którzy w tym zagrali, którzy to zrobili? To są twoje kontakty? To są moi serdeczni, serdeczni koledzy. Wystarczył jeden telefon. Oni nawet się nie zawahali, To jest niesamowite, bo ja mam rzeczywiście takie doświadczenia, jak rozmawiam z różnymi gośćmi tutaj, że artyści to są takie osoby, które no jak naprawdę chcą coś zrobić i ty ich poprosisz i oni się zapalą do tego, to oni to zrobią. To była naprawdę ich bardzo ciężka praca. To był ich cenny czas, bo my się umawialiśmy o 3:10. Ja się ubierałem... Trzecia dziesięć w nocy. Dlaczego taka dziwna godzina? Ponieważ nie mieliśmy pieniędzy na światło. No cóż, ja będę ci tutaj oszukiwał. Nie mieliśmy pieniędzy na światło, a najpiękniejsze światło było rano, kiedy słońce wstaje. Czekaliście na wschód. Było puste miasto, już tak kompletnie puste, bo jednak później, nawet w czasie pandemii, pojawiało się kilka aut. Początku było rzeczywiście pusto. A na początku rzeczywiście było pusto i nam zależało, żebyśmy uchwycili ten moment w kamerze i ten wideo. Ty kim jesteś, słuchaj, ten wideo? I ja tam jestem kosmonautą. Nie chciałbym narzucać tutaj interpretacji państwu, bo oczywiście
po raz kolejny odsyłam Państwa na kanał swój na YouTubie Michał Sowecki. No ale powiedz, czym dla Ciebie jest ta postać i co tam jest, jaka tam jest historia dla Ciebie, jak Ty to widzisz? Dla mnie jest to moment, w którym ja odnajduję się trochę w nowej rzeczywistości. Próbuję tutaj przyjść z nową energią, czyli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ale nie do końca się w tym wszystkim odnajduję. Nie do końca jest też taki moment mojego pogodzenia. Myślę, że też sam kosmonauta jest jakimś takim właśnie symbolem czegoś dla nas nieosiągalnego, jakiegoś takiego kosmosu, który jest, myślę, że w ogóle to, jak my, gdzie my teraz jesteśmy, to jest trochę kosmos dla nas wszystkich, więc... Tak, jesteśmy na takiej pustyni nawet czasem, nam się takiej pustyni relacji, tak mi się tak, wydaje. Tak, i bardzo, bardzo w tym wszystkim pomogła mi muzyka Konrada Kucza, z którym moja współpraca zawiązała się jakiś czas temu. I to jest właśnie ten moment, w którym też bym chciał jeszcze raz przypomnieć o tym, że ja jako śpiewak operowy, wykorzystując swój głos kontratenorowy, staram się zawsze go wykorzystać w spektrum każdym. Bo chyba też gdzieś sobie takie wymyśliłem hasło na życie, że żyje się raz, ale jak to życie się przeżyje super, to raz wystarczy. I chcę mieć takie poczucie wewnętrzne, że ja wykorzystałem każdą swoją szansę, spróbowałem wielu rzeczy. I moja twórczość z Konradem Kuczem, dzięki też właśnie temu powstaniu tego... To wideo, które powstało, też jest jakimś takim motorem kolejnym do tego, że powstały utwory. I płyty jeszcze powstaną. Płyty, mam nadzieję, że zaraz powstaną, ponieważ wchodzimy teraz do studia za kilka dni. Wow. I nagrywamy cały projekt właśnie z taką muzyką. Też o muzyce bardzo ciężko się opowiada, więc do momentu, kiedy Państwo nie usłyszą, to mogą tylko wierzyć mi na słowo, że ta muzyka jest bardzo spokojna. Taka jest w niej pewna melancholia, pewna cisza. Kojąca jakoś? Pewne ukojenie. Każdy z nas pewnie odszukuje coś w niej innego i wspólnie z wideo współgra i tworzy pewien obraz, natomiast puenta u każdego jest inna, więc... No i o to chodzi, żeby każdy sobie dopowiedział to, co chce. Żeby więc każdy... to wideo, cieszę się, że w ogóle, że ono powstało, cieszę się, że powstało w takich czasach, cieszę się, że powstało dla platformy Polish Opera Now, która dalej poszła działa, i powstały kolejne inne piękne filmy i każdy z tych filmów jest zupełnie inny, każdy film jest opowiadający inną historię, każdy ze śpiewaków operowych zupełnie inaczej ten temat ugryzł i myślę, że to w tym jest najpiękniejsze, bo też pokazuje, że jak czegoś mocno chcemy i jak coś nam się wydaje niemożliwe do osiągnięcia, to właśnie dopiero wtedy zdajemy sobie sprawę, że to jest najbardziej możliwe do osiągnięcia, bo mamy świadomość, że nie mamy funduszy, a mamy stworzyć film. I co macie? Koniec, kropka. Ale macie siebie i macie swoje talenty. No właśnie, więc cieszę się, że powiedziałeś to. To jest ogromne bogactwo. Jest. Wiesz co, myślę, że to jest w ogóle wspaniała puenta dla naszego spotkania, że naszym bogactwem jest to, co mamy w środku i że możemy się tym dzielić. Ja jak tylko mogę od siebie jeszcze Państwu powiedzieć, że cieszę się, że Państwo nadal są, cieszę się, że Państwo są cierpliwi, wytrwali. I że czekają na i cieszę artystów. Się z tych wszystkich maili i wiadomości od osób, kiedy ja wstawiam jakieś nagranie, czy pojawia się jakiś koncert, który jest online'owy. I cieszę się, że Państwo piszą, że dziękują chociażby za taką sztukę, bo nie spełni to tych warunków, czego Państwo od nas oczekują, czyli tej żywej muzyki, ale cieszą się Państwo z tego, że mają chociaż w takim niewielkim wymiarze nas danych właśnie poprzez streaming, koncert online i tak dalej. Więc ja z tego miejsca, będąc na rozmowie u Ciebie, chciałbym wykorzystać ten moment i podziękować Państwu za cierpliwość, wytrwałość i to na pewno daje mi bardzo dużo energii i siły i wiary w to, że za chwilę się spotkamy i że tę drogę, którą wybrałem, jest trudna, ale jest najpiękniejszą przygodą mojego życia. No to wspaniałe, co mówisz, bo sztuki nie da się robić bez widzów, bez słuchaczy, bez was. Drodzy słuchacze, którzy tam jesteście po drugiej stronie, bardzo się cieszę, że jesteście z nami. To był
14 bodajże odcinek Niezłej Sztuki. Pierwszy o operze z fantastycznym artystą, z Michałem Sławeckim. Michał, mam nadzieję, że po prostu za chwilę usłyszymy cię na żywo. Ja bardzo chcę kupić twoje płyty, czy nie wiem, wykupić jakieś Spotify, różne rzeczy, żeby ciebie słuchać. Bardzo trzymam kciuki za te projekty z artystami współczesnymi i filmowymi, i artystami sztuk wizualnych. I z tym i trzymam kciuki za to, żeby ta opera wchodziła do naszych domów na nowo. I wydaje mi się, że to jest fantastyczne to, co robisz. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i zaproszenie. Cieszę się, że mogłem być twoim gościem. No i ja też się cieszę i mam nadzieję, że wrócisz tutaj jeszcze, jak już będziemy mieć wideo. Trzymam i będziemy za słowo. Mogli cię zobaczyć i usłyszeć. I za chwilę będę miała jeszcze ciebie małe życzenie o zaśpiewanie Niezła Sztuka, ale to usłyszycie państwo, usłyszycie jak zmontuję te wszystkie zapowiedzi wszystkich fantastycznych artystów, którzy zgodzili się tutaj przyjść. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, piszcie maile i słyszymy się wkrótce. Marta Król, Niezła Sztuka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Niezła Sztuka.